Rodzina jest źródłem radości, mocy i nadziei. To razem z rodziną przeżywamy najszczęśliwsze chwile naszego życia. Chcę, aby każda polska rodzina była silna i bezpieczna. Gdy polska rodzina będzie żyła na swoim, gdy dotrzyma swoją szansę, stworzymy mocny i nowoczesny kraj. Tylko wtedy będziemy spokojnie patrzeć w przyszłość naszą i naszych dzieci. Dlatego liczę na głosy polskich rodzin. Liczę na wasze głosy. To, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj, kochani, dzięki wam stało się realne. Dzisiaj okazuje się, że możemy pokonać Aleksandra Kwaśniewskiego, bo mamy dobrego kandydata. Znam Mariana Krzaklewskiego. To człowiek uczciwy, odważny i zdeterminowany. On nie składa obietnic bez pokrycia. On po prostu ciężko pracuje. Skłóceni zawsze przegrywamy. Marian Krzaklewski dobrze wiedział, co robić, by uniknąć porażki. Nie dzielić się, skakać sobie do oczu nawzajem, a komuna zaciera ręce. Oni dawniej to przez esbeków robili, a teraz przez naszą głupotę i nienawiść. Zwyciężamy, gdy jesteśmy pogodzeni i silni jednością. W trosce o jedność obozu posierpniowego mecenas Jan Olszewski wezwał swoich zwolenników i wyborców do poparcia Mariana Krzaklewskiego, wycofując jednocześnie swoją kandydaturę. W ciągu 2 tygodni Aleksander Kwaśniewski utracił poparcie prawie 1/3 swojego elektoratu. W tym samym czasie Marian Krzaklewski zdobył poparcie kolejnych 10% wyborców. Te zmiany dowodzą, że Marian Krzaklewski będzie przeciwnikiem Aleksandra Kwaśniewskiego w drugiej turze wyborów. Na olimpiadzie w Moskwie zwyciężyłem, choć wydawało się to niemożliwe. Zapewniam, że i dziś zwycięstwo jest możliwe. I zachęcam was, głosujcie na Mariana Krzaklewskiego. Prezydent musi pomagać w rządzeniu państwem. Nie powinien używać weta do obrony przywilejów swojego obozu. Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu obywateli Rzeczpospolitej to mieszkania komunalne, zakładowe i spółdzielcze na własność. Gospodarstwa dla rolników z ziem zachodnich. Mieszkania i działki dla byłych pracowników PGR-ów. Bony uwłaszczeniowe dla pozostałych Polaków. Własność, która trafi do milionów polskich rodzin, może być przekazywana dzieciom, a także stać się zastawem pod kredyt pozwalający na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Który z polityków popiera powszechne uwłaszczenie, czyli mieszkania, ziemię lub akcje polskich przedsiębiorstw dla wszystkich? Aleksander Kwaśniewski? Nie. Andrzej Olechowski? Nie. Marian Krzaklewski? Tak. Jakie zaplecze polityczne pozwoli mu zrealizować program wyborczy? Aleksander Kwaśniewski? Postkomuniści. Andrzej Olechowski? Brak zaplecza politycznego. Marian Krzaklewski? Obóz Solidarności. Dla kogo pracował po 13 grudnia 1981 roku? Aleksander Kwaśniewski dla PZPR. Andrzej Olechowski dla komunistycznego wywiadu. Marian Krzaklewski dla Solidarności. Nie zmarnuj głosu. Krzaklewski 2000.